Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z jednym dniem z życia. Aktualnie jest 6:30. Ja wstałam 40 minut temu, ale przez 40 minut oglądałam TikToka, więc nie jest to za dobry początek dnia. Do tego spałam na kanapie, ponieważ jak wczoraj wróciłam z siłowni, to byłam tak zmęczona, że zasnęłam na kanapie. Przebudziłam się o 2:30, poszłam się umyć i chciałam iść do łóżka, ale okazało się, że na łóżku mam tyle ubrań, że wzięłam pościel i poszłam na kanapę. Aktualnie w moim życiu panuje lekki nieład i w mieszkaniu również. Jak wiecie albo nie wiecie, wyjeżdżam w przyszłym tygodniu, więc mam tylko ostatni tydzień w Krakowie, a bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia, więc nie wiem, za co się zabrać, więc nie biorę się za nic. Ale tak, dzisiaj już muszę, ale na początek pójdziemy na spacer. Posłucham trochę jakiegoś audiobooka, a później do Was przyjdę i się odezwę, jak już się ogarnę. A na spacer jednak nie idę teraz, bo muszę posprzątać, bo ja nie jestem w stanie funkcjonować, jak w mieszkaniu jest bałagan, więc sprzątamy. Aktualnie tak wygląda mój pokój, więc idę sprzątać i wrócę, jak posprzątam. Już się ogarnęłam, posprzątałam, trochę popracowałam i teraz chciałam sobie zrobić przerwę i poczytać, więc pokażę Wam, co dzisiaj planuję czytać i ogólnie książki, które aktualnie czytam aktywnie. Po pierwsze, będę czytać, chcę cały ten komiks skończyć dzisiaj, Martwy punkt, próba obserwatora i tutaj widzę, że jest serial też na Netflixie. I ten komiks wydaje się mega ciekawy, bo jest o parku rozrywki, ale z jakimiś tam paranormalnymi rzeczami, nie wiem, ale bardzo ładnie wygląda, więc na pewno przeczytam, jest mega ładnie wydany. I to jest od wydawnictwa Nowa Baśń. Następnie mam też Damiana, którego cały czas podczytuję, ale o tym już wiecie, bo już Wam wcześniej mówiłam, więc myślę, że dzisiaj sobie pójdę do kawiarni i poczytam. Muszę załatwić kilka rzeczy w Bonarse, więc może tam pójdę, więc tam sobie siądę w koście. I mam też Blisko coraz bliżej, które zaczęłam wczoraj, ale przeczytałam tylko kilka stron, więc to też chciałabym trochę poczytać teraz. Zobaczymy. I wróciłam do Wszystko za Everest, ale nie wiem, czy dzisiaj będę w ogóle po to sięgać, bo jak widzicie, mam dość duże plany czytelnicze. I też w audiobooku zaczęłam słuchać November 9, Colleen Hoover, po angielsku i spoko, jakby nic niezwykłego. Ja mam taki problem z tymi książkami, w tym sensie, że mam ochotę przeczytać coś takiego lekkiego, właśnie jakiś taki romans, ale z drugiej strony często się krzywię na tych romansach, bo wydają mi się takie trochę mało prawdopodobne, trochę cringe'owe. No tak, kropka. Więc nie wiem, ale próbuję się do nich przekonać i próbuję trochę inaczej do nich podejść. Z przymrużonym okiem, przymrużeniem oka. No, wiecie, o co mi chodzi. Nie wiem. Słucham sobie tego i później Wam coś o niej więcej powiem. Thank you.
Halo, przychodzę z update'em czytelniczym, bo czytam Martwy Punkt. Jestem już tutaj na stronie 62. Strony jest około 200, więc pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby coś wam o nim powiedzieć, bo już powoli się orientuję, o co tu chodzi. Przyznam szczerze, że na początku, gdy zaczęłam go czytać, miałam takie... Okej, jakby co się dzieje? Kto jest kim? Co oni tu robią? Ale już powoli ogarniam. Mamy tutaj park rozrywki i to mnie najbardziej przyciągnęło do tego komiksu, do tego jest paranormalny wątek tutaj, więc mega mnie to zaciekawiło. Ale tak, mamy tutaj park rozrywki, w którym jest nawiedzony dom. Jest to bardzo mało popularna atrakcja w tym parku, ale jest dość wyjątkowa, ponieważ znajduje się tam przejście do piekła. I ten świat, gdzie jest właśnie ten park rozrywki, to jest wymiar siódmy. Tych wymiarów jest około chyba 13. I wymiar siódmy mieści się między wymiarami aniołów i demonów. No i te różne osobniki z tych innych wymiarów próbują się przedostać do tego wymiaru siódmego, czyli właśnie do tego martwego punktu. No i niekiedy im się to udaje. No i teraz dwójka naszych głównych bohaterów oraz pies muszą sobie z tym radzić i mają tam różne przygody. Fajne jest to, że na początku tutaj, na początku każdego rozdziału mamy przedstawioną daną postać i tutaj jest nasza główna bohaterka w pierwszym rozdziale przedstawiona i mamy tutaj napisane jej imię, nazwisko, jakich zaimków używa, wiek, zawód, co lubi, czego nie lubi i jaką ma rodzinę. No i właśnie Norma jest naszą główną bohaterką, ona już w tym parku pracuje od dawna i od niedawna pracuje tam jej przyjaciel Barney wraz z jego psem. Jego pies przeszedł pewną rzecz w tym parku, przez co zaczął mówić i nie tylko, więc no, jest dość wyjątkowy. No i tak naprawdę jesteśmy wrzucani do takich losowych, mam wrażenie, sytuacji na ten moment. Nic się nie skleja, po prostu są różne wydarzenia z tego parku opisane. Poznajemy nowych bohaterów, jest tutaj bardzo taka różnorodna reprezentacja, więc naprawdę fajnie się to czyta. Przyznam szczerze, że na początku nie mogłam się połapać, o co chodzi, nie dlatego, że był trudny, ale dlatego, że był chaotyczny, ale w tym wszystkim dość dziecinny, więc nie wiedziałam do końca, dla kogo on powinien być. Teraz jak coraz bardziej się w niego wkręcam i coraz bardziej się poznaję z bohaterami, też coraz bardziej jestem zaangażowana po prostu w historię. Czy myślałabym o nim, jakbym go teraz odłożyła i przestała czytać? Raczej nie, ale gdy go czytam, bawię się dobrze. Na pewno spodziewałam się czegoś innego, ale jestem tak zdziwiona tym, jak dziwny jest, że nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Więc jak coś więcej przeczytam, to jeszcze wam coś o nim powiem. Na razie tyle mam do powiedzenia, bo jak widzicie, no tekstu nie jest za wiele na stronie, więc też aż tak dużo treści tutaj nie mamy, więc też nie mam o czym za bardzo mówić. Ale na ten moment jest fajnie. I też podsłuchuję sobie w ciągu dnia November 9, Colleen Hoover. I powiem wam, że to jest któraś już moja książka Colleen Hoover. Jest taka se, powiedziałabym. W sensie wciągnęła mnie. Te książki są po prostu strasznie wciągające i to chyba w nich najbardziej lubię. Jak potrzebuję jakiegoś takiego przerywnika, czegoś, co mogę słuchać, robiąc inne rzeczy i nie muszę się na tym tak bardzo skupiać, żeby wiedzieć, co się dzieje, to te książki są do tego idealne, dlatego teraz mam taką fazę na nią. Ale to nie znaczy, że one jakoś bardzo mi się podobają. W November 9 poznajemy 18-letnią dziewczynę, która przeszła pewien wypadek, przez co ma blizny na ciele, na połowie ciała. Nie czuje się ona przez to dobrze, ma bardzo niską samoocenę, nie jest pewna siebie, w ogóle nie ma interakcji z mężczyznami, ponieważ nie uważa, że jest atrakcyjna i nie uważa, że jakiemukolwiek mężczyźnie się spodoba. I na początku książki spotyka się ze swoim tatą, aby mu powiedzieć, że wyjeżdża, bo przeprowadza się, zostawia wszystko i leci chyba do Nowego Jorku, tak mi się wydaje. I zaczyna tam nowe życie, nikogo nie znając, wszystko od zera. Jest trochę tym przerażona, ale z drugiej strony wie, że to jej pomoże i też chciałaby rozwinąć swoją pasję, jaką jest aktorstwo. No, poznajemy jej tatę, który jest naprawdę strasznym człowiekiem, bardzo ją tak demotywuje, mówi, jakby sugeruje mocno, że przez to, jak teraz wygląda, nie wybije się w tym świecie. No i gdy siedzą w restauracji, coś się dzieje, przez co nasza główna bohaterka, która jak miała na imię?
jak ona miała na imię, Fallon. Fallon poznaje Bena. Jest dosłownie dzień przed wyjazdem i poznaje chłopaka, który zwraca na nią uwagę i który zachowuje się inaczej niż wszyscy, nie odwraca od niej wzroku, patrzy na nią normalnie, nie traktuje jej bliznie jako coś, co ją oszpeca. Więc no, robi na niej wrażenie. Tytuł November 9 nawiązuje do daty, w której się poznali i z tą datą wiąże się cała reszta historii. Tutaj też wam nie chcę nic mówić, bo to jest jakby fajny wątek. No i tyle, no jak się możecie domyślić, oni nie zerwą kontaktu i coś tam się będzie między nimi działo. Ale jak to będzie wyglądało, też nie powiem, bo ja sama też nie wiem. Jestem dopiero jakby, myślę, że w 1/3 książki, albo może trochę dalej. Kilka rzeczy się już wydarzyło. Nie wiem do końca, co się dalej wydarzy i jestem mega ciekawa, jak cała historia się potoczy. Niekiedy się wzdrygałam przy tekstach niektórych Bena. Irytował mnie dość mocno. Do tego też, no... Te wszystkie historie zawsze w książkach Colleen Hoover, one są takie z jednej strony może trochę realne, niektóre aspekty, ale z drugiej strony są takie nasycone romantyzmem, erotycznością i w ogóle. I jakby ja wiem, że przy poznawaniu nowych osób, gdy jest chemia, gdy jest to przyciąganie, tak jest, ale one są opisane w taki dziwny sposób. No nie umiem wam tego opisać, ale po prostu czytacie to i wiecie, jak bardzo to jest niekiedy... Nie wiem, śmieszne wręcz, cringe'owe, ale z drugiej strony was to wciąga i angażuje. Więc chyba o to w tych książkach chodzi. No nie można wymagać nie wiadomo czego od romansów i obyczajówek, więc no bawię się dobrze, ale jakby nic niezwykłego. Więc tak, to tyle, tyle udało mi się dzisiaj zrobić. Aha, jeszcze trochę poczytałam Damiana, ale na razie nic o tej książce nie mówię, bo chcę przeczytać chociaż połowę, bo też ta książka jest tak powolna, że na razie jakby nie chcę się wypowiadać, bo nie wiem, jakie będę miała zdanie w połowie na przykład. Więc tak, to tyle. Idę czytać dalej i odezwę się później. Przychodzę zakończyć tego vloga. Skończyłam czytać Martwy punkt. I ogólnie powiem wam, że było to coś bardzo ciekawego i dziwnego. Nigdy w życiu nie czytałam takiego komiksu. Na pewno nie jest dla wszystkich. Nie jest to też coś mojego. Spróbowałam, myślałam, że będzie troszkę inny. Nie, że się rozczarowałam, ale raczej nie trafił w moje gusta. To, co mi się tu podobało, to to, że w tak... lekkiej i dziwacznej formie tej walki z potworami, tego piekła, tych różnych przejść, no jakby dużo się tu działo, ale były tu przemycone takie przyziemne sprawy, z którymi ci młodzi ludzie, którzy tu są i młode potwory, muszą sobie radzić. Mamy tutaj na przykład transpłciowego chłopaka, który ma bardzo ciężką sytuację w rodzinie, mamy jakieś tam pierwsze zauroczenie, randki. Wszystko oczywiście jest bardzo, bardzo małą częścią tego, bo też nie ma tutaj dużo treści, ale jest. I jest to wplecione, powiem wam, dość tak naturalnie, więc fajnie się to czyta i fajnie się tutaj wszystko klei. Do tego mamy tutaj pokazane, jak dużą wartością jest przyjaźń. Mamy tutaj stratę, to nie jest tak, że tu jest tylko jakieś zabawne rzeczy. Czekajcie, bo tata do mnie dzwoni. Nie wiem, na czym skończyłam, ale dużo się tu dzieje i każdy rozdział to jest jakaś osobna historia, które po części coś tam mają ze sobą wspólnego, ale jednak są całkowicie jakby innymi wydarzeniami. Więc tak, czy ja wam to polecam? Jeśli lubicie takie dziwaczne rzeczy, to może wam się to spodobać. Na pewno nie ma w tym komiksie nic złego, ale też jakby, no po prostu nie trafił do mnie jakoś szczególnie. Ale nie dlatego, że było w nim coś złego. Po prostu wydawał mi się czasami taki głupkowaty. Nie wiem, taki dziwny strasznie. Ale tak, no myślę, że warto spróbować, jeśli takie rzeczy was kręcą. Jakieś paranormalne wątki, jakieś takie komiczne, trochę sarkastyczne dialogi. To tutaj to znajdziecie. Plus jest bardzo, bardzo ładna kreska. Więc tak. I też skończyłam czytać... słuchać November 9, Colleen Hoover i powiem wam, że strasznie mi się podobało to, jak
ta książka jest napisana. Nie mogę wam zdradzić tego, bo to będzie spoiler już, ale podobają mi się jakby to, w jakich okolicznościach widują się nasi główni bohaterowie. Tyle powiem. Ogólnie spoko. Nie wyróżnia się ta książka na tle innych książek Colleen Hoover, tylko właśnie to, że ta historia jest w taki sposób poprowadzona, to się wyróżnia i to mi się podobało, to jest na pewno na plus. I będzie to jedna z tych chyba fajniejszych książek Colleen Hoover, jakie przeczytałam. Więc tak, jeśli chodzi o jej książki, czy jakbym miała zrobić ranking, bo gdzieś widziałam na Instagramie pytanie o ranking. Na pewno na pierwszym miejscu jest książka Wszystkie nasze obietnice, bo ona porusza ważny temat i jakby jest poważna i ma taki, nie wiem, no poważniejszy trochę wydźwięk. Podobało mi się Ugly Love, fajne było. Później, myślę, że później będzie November 9 i później będzie It Ends With Us. No nie liczę tutaj Hope is Losing Hope, bo jakby to czytałam 10 lat temu i nie za dużo pamiętam z tych książek, ale tak, ogólnie spoko. Montująca ja, chciałam tylko jakby poprawić mój ranking, bo zmieniłam zdanie. Na pierwszym miejscu dalej jest Wszystkie nasze obietnice, później It Ends With Us, później November 9 i później Ugly Love. Tak, jednak tak, po przemyśleniu. Powiem wam, że teraz ten tydzień jest dla mnie szalony, bo muszę się pakować na wyjazd, a spakować się na 3-tygodniowy wyjazd nie jest łatwo, więc będę nagrywać już kolejnego vloga, który pojawi się chyba pod koniec tego tygodnia, już spakowania, przygotowywania się do wyjazdu i tak dalej. Na wyjeździe też będę nagrywać vlogi, na pewno nagram dzień z życia, jakby dzień wylotu, dzień z życia, więc myślę, że to też będzie fajne. Dajcie mi koniecznie znać, co tam u was, co ciekawego przeczytaliście. Czy macie do polecenia jakieś fajne komiksy, bo jestem bardzo ciekawa. Od takich poważniejszych do takich lekkich jak ten tutaj. Wszystko mi piszcie w komentarzach. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!